A witam was w drugim odcinku The Binding of Isaac Antibirth i dzisiaj spróbujemy sobie nie zlamić tak jak zrobiłem to w poprzednim odcinku. Zaczniemy sobie nowy run, nie Isaaciem tym razem, tylko może czymś innym. Nie czy idem, kurde, ja zawsze jak kończyłem moją normalną serię przed challenge'ami w Antibirthie, to grałem cały czas Idenem. I dobra, i Iden wrócił, klątwa Idena jest prawdziwa. Tylko zobaczmy co Iden ładnego mi dał. Iden ładnego mi dał, w zasadzie to coś ładnego mi dał, tylko po pierwsze A, włączyłem grę klawiaturą. B, ten, B Missing Hat, więc Missing Hat jest teraz. A jeden z Blood Clotem i z Heft Hornem wydaje się całkiem w porządku, mam dwa serca. Niech im będzie, jest troszkę mniej niż zwykły Isaac, ale my jesteśmy bardziej zboostowani w stronę damage'a. Całkiem w porządku jeśli chodzi o mnie, ja mogę z tym grać. Dodatkowy Spacebar item jest troszkę bezużyteczny, ponieważ jest to Portable Slot, który jest głównym. Według mnie, ponieważ nic ciekawego z niego nie dropi, ale może mi się uda niedługo to wymienić, dobra. Może mi się uda za niedługo to wymienić, jakby ktoś nie zrozumiał, że napierniczam za szybko niż mój mózg. No dobrze, dobra. Grajmy, może tym razem nie spierniczę tego tak bardzo jak w poprzednim odcinku. Okej, okay, to jest nasz najlepszy item, podoba mi się bardzo. A, i może być minimalnie troszeczkę lepsze audio, ponieważ chyba equalizer, który miałem ustawiony w poprzednim odcinku, coś popierniczył i brzmiało to troszeczkę za głośno. Czyli mamy nowego przeciwnika. Okej, okay, kolejny nowy przeciwnik. On się trygiuje, jak go zaczyna strzelać, tak? Czy ja to dobrze rozumiem, czy jak jestem za blisko? Jak jestem za blisko, zaczyna spierniczać. Ej, nie robi damage'a, to brzmi całkiem zajebiście. Chyba, że jak wpadnę w niego, to robi damage'a, nie mam pojęcia. Nie chcę w sumie... Dobra. Czyli robi damage, okej. Okay. Bo mam i tak jam harta, co się mogę wyleczyć. A chciałem wiedzieć na pewno. Czyli damage robi, ten jeszcze pewnie wybuchnie. W sumie jest czempionem, więc robi pełne serce ze spółki. Aha, czyli się trygiuje i na damage, jak mu wpierniczę i jak jestem blisko. Spoko, rozumiem. Nowy typ przeciwnika, bardzo fajnie, bardzo... Dobrze, że się w końcu coś nowego zaczyna pojawiać. Po poprzednim odcinku dość mało nowych rzeczy zobaczyłem. How to jump jest bardzo ciekawy. I możliwe, że go wezmę ponad Jamharta, ponieważ póki nie mam latania, to to pozwoli mi wskoczyć w miejsca, które normalnie by się nie dostał. A to mogą być całkiem dobre nagrody. O cholera jasna, jak ktoś daleko przeskoczył. Więc chyba hold jump nie będzie aż takim złym pomysłem. Poczekajmy, aż coś lepszego będzie potem najwyżej wymienię. Ale na starcie hold jump bardzo dobry item. Generalnie mogę wziąć ten kluczyk dzięki temu. Jej, widzicie, już profituje się. Posiadanie tego hold jumpa. Genialny, genialny Mario-like item. Super, 10 na 10. Wszedłem tutaj, gra nie mam czy się wyleczyć, więc najpierw pójdę na bossa. Tam może jakieś serca wylecą. Jak będę miał jakieś serca, będę mógł się to wyleczyć. I sobie spokojnie wtedy do Curse Roomu wejdę. Mając jakiekolwiek życzenie. Dobra. Hunt. Okej, okay, standardowy boss. Nic zmienionego. Gra nie jestem tylko teraz nastawiony na szukanie nowych rzeczy. No bo tego zwykłego Rebirtha ciężko nie znać, więc potrzebuję tych nowych smaczków, które autor moda tutaj ma do zaoferowania. Okej, okay, tak. Tak się Arek walczy z Huntem, że nie stoi mu się na jego linii poruszania. Więc weź troszeczkę sobie do serca. Tak go to można go bić. I wybuchniesz i słoiki, i jego. I teraz ma większe pole do strzelania. Jej, podoba mi się. Bo w sumie jak były te słoiki wszędzie, to tak bardzo małą arenę do walki z nim. Okej, okay, tu był bliskie, myślę, że zechnę. Dzień dobry. Okej, okay. Serce i placenta, czyli regeneration i HP up. Dzięki temu HP up będę mógł w stanie wejść tam, a dzięki regeneracji troszeczkę się podleczę i może nie będzie mój stan zdrowia aż taki tragiczny, dobra. Chodźmy sobie tutaj. Jak najbardziej. Okej, okay, jeszcze tutaj mogę wylecieć so hardy, w sumie to byłoby super, jakby tutaj coś takiego wyleciało. Jej, są mi dwa. Więc devil na kolejnym piętrze może być całkiem możliwy, ponieważ mam bardzo ładną ilość tarczek. Czyli niebieskich serduszków. Będę mógł sobie wchodzić do devil roomów, jeżeli nie wszystkich nie stracę, więc spoko. Całkiem dobra sytuacja. Piętro raczej spoko wyszło. Nie jest jakoś źle. A właśnie, to jest ten. Kurde, to jest złe, bo w Afterbirth jest ładne rozpiska i temu po prawej stronie. Tutaj niestety tego nie ma. Naprawdę wielka szkoda, że to nie jest modne Afterbirtha. Wtedy byłyby wszystkie możliwości Afterbirtha. I byłyby też dodane rzeczy z tego, z Antibirtha. I byłoby to znacznie lepsze, ponieważ byłoby to takie ultimate połączenie.
Albo niech to w ogóle jest na AfterBFA Plus. Niech twórca poczeka jeszcze tam z kilka dniów, tam tydzień, dwa i zrobi na AfterBFA Plusa i niech to działa wszędzie. Wtedy by tyle było możliwościów nowych, dobra. Kolejna niebieska skałka, jak w tamtym odcinku było normalnie morze tych niebieskich skałek, tak, mamy dopiero jedną podczas tego odcinka. Coś się zmieniło. Gra już nie jest taka jak była. Teraz będzie znacznie mniej skałek, teraz będzie więcej skrzynek czerwonych na przykład bym chciał. Okej, mam skontakt z całkiem spokojnie. Ten super item w zasadzie można powiedzieć. Ponieważ freeze jest całkiem dobrym efektem. Nah, to jest takim gówniany trinket. Niestety to mi się nie przyda. Curve Horn to jest jednak Curve Horn. Plus 2 damage'a płaskie. Nie ma lepszego trinketa praktycznie. Znaczy no są, ale... Trinket daje damage, no please. Troszkę jakby overpowered. Jeszcze Cancer jest genialnym trinketem, to też jest fakt. Ale moje ulubione to jest i Cancer, i Curve Horn. A mamy Curve Horna, więc jestem usatysfakcjonowany jak najbardziej. Chciałbym się pozbyć tego małego na początku. Dlaczego? Nie wiem. Dlatego, że najpierw zabijam dużego, a potem walczę z małym. To teraz wypadałoby zrobić trochę to odwrotnie. Because why the fuck not? Tylko teraz go... Okej. Bardzo ładnie. Może ten się jeszcze sfrizuje, byłoby miło. Jej! I możemy go wykończyć. Sok Jezusa, jak najbardziej damage'a podoba mi się. I do diabła możemy wejść. Tutaj są genialne rzeczy, jeszcze jak. Dobra, możemy generalnie mieć Money Curse Power, co jest super. I możemy mieć generalnie Judasem. I możemy mieć generalnie jeszcze bardziej Judasem. Aha, to jest dobra. To jest Rebirth, który ma troszkę inny system Devil Dealy. Dobra. Że generalnie nie mam zdrowia żadnego. Nie mam Soul Heartów. Bo w AfterBFie bym teraz miał Soul Hearty. I bym sobie żył troszkę dłużej, a teraz muszę się odrodzić za chwilę jako Black Judas, o tak właśnie. Jej, mamy dwa Soul Hearty, genialnie. Mamy znacznie więcej damage'a, o jasna cholera. Jak jesteśmy w sumie teraz Judasem, który ma Blood Clot dodatkowo, Manic Quest Power i jakieś inne pierdoły. Tylko teraz, Arek, nie zgiń, ponieważ to jest naprawdę wyzwanie dla ciebie nie zdechnąć, ja wiem. Ale masz taki dobry teraz run, że żal byłoby, jakbym zaraz zaczął gryźć ziemię na przykład, więc no. Nie spiechdziel tego, jakieś HP upa zaraz może załapie jakieś coś innego. Czerwone skrzynki całkiem je kuszą. To mi wszedł. Proszę, Balls of Steel, naprawdę chcę. Are you fucking wizard? Dobra, wizard nie jest czymś, co chce. Traf tylko. Dobra, tego wisa trzeba tak zaorać, żeby mi nie dziabnął. Czy jestem w stanie dojść do tego Soul Hearta? Jakbym nie zamienił How to Jump, to może bym był w stanie tutaj przejść. Ale jak widzicie, no troszkę dupa. Nie ma ani latania, ani How to Jump. Wymieniłem, ponieważ płynie w Book of Bea, lalalalal, czyli Damage Up. Ja wiem, że Damage jest... fajny, ale można coś innego brać, ale nie, mój mózg myśli damage i bierze wszystko. Co jest z damage'em związane. Więc nope, nie mam ani latania teraz, więc mogę tam sobie wskoczyć. Ani latania, ani skoków. Ale w sumie trzy są harty, więc na bossa to nie jest aż taki zły pomysł, żeby pójść. Okej. Okay. Chodź, Guardi Junior, okej. Okay. Ej, stary wygląd tego. Buków Belalal. Nienawidzę Guardiego, szczególnie Guardiego Juniora. Dobra, Guardi Junior bardziej niż Guardiego. To jest fakt. O chuj, jasny pentagram. Co to jest? Ej. Co tu się odpierdziela generalnie? To jest nowy item. A to jest 1/3 będzie gapim. A to jest... kuźwa. Czy jestem popieprzony, czy nie? Jestem. Nie spieprzę tego. Naprawdę chciałbym tego nie spieprzyć teraz tego. To jest super... super run się teraz zrobił. Zaraz. Muszę mieć coś. Musi tu być jakiś ten... Jest Soul Heart. Dobra, niech wyleci jakiś cent. Bombki potrzebuję w trybie natychmiastowym. Albo centów. Wiem, że ma Nequest Power, ale naprawdę... Z tym, co zrobię przed chwilą, potrzebuję Soul Hearta ponad wszystko inne. Więc naprawdę centów jakichkolwiek teraz naprawdę nie pogardzę czymś takim, jakbym dostał. Potrzebuję po prostu zdrowia i to w cholerę. Bo mam tylko połówkę czarnego serca. Żałośnie wygląda. Lucky Horse. Okej, niech będzie. Wątpię, żeby jakoś to bardzo mi grę tutaj zrobiło, ale nie jest to tutaj. Okej, dawaj. Teraz tak, daleko tych ognisk, żeby mnie zestrzeliły. Mam bombę. Wait, zanim zrobię cokolwiek, to ja naprawdę wracam się po tego jednego Soul Hearta.
wysadzić żebraka, nie wejść w spajki, to jest po pierwsze. Nie wejść w zasłane spajki. Tam jest coś, co się nazywa arena. To mnie kusi cholernie, ponieważ to są same czerwone skrzynia. I raczej tam pójdę, więc no. Nie! Przegrałem życie. Strzeliłem sobie dla jaj, ale fajnie. Dzięki temu na przykład nie mam wybuchniętego żebraka na środku, znaczy keepera. Dobra, fuck it. W takim razie Book of Bele, lalalalala. No nie. Posrało kogoś. Dobra, muszę tutaj walczyć. No nie. Bida. Dobra, szkoda. Gimpy to by był item, który chciałbym zgarnąć, jakby miał karty. No i nie mam Book of Bele, ale aktywnego nie. Będę bić to dłużej, niż bym normalnie zabił. Przez głupiego teleporta do Evidrumu. Tja. No dobra, na szczęście to nie była jakaś bardzo trudna fala. W miarę mi się udało. Mam dwie bombki, okej. Tu raczej nie wejdę, no przykro mi. Kurde, naprawdę, powinien być jakiś sposób, żeby to jakoś pod skosem wysadzić i żeby to jakoś tak się flipło. Chyba się tak nie da, nie? No nie ma szans, i tak bym tu zrobił większy rozpier niż jakby się dało. Fuck it, idziemy na kolejne pięterko, nie ma co się rozkminiać. Nad sensem życia, powiem tak, już nic innego tutaj raczej nie wyciągnę. Katakumby 2. Dzień dobry. A cóż ładnego tutaj znajdę? Znajdę robaczowane wisy. Jej, bombka za bombkę, całkiem dobry deal, ale nie chce mi się jakoś tym za bardzo rzucać, więc nie. A tutaj są pieniądze, okej, okay, pieniądze się mi bardzo przydadzą, ponieważ money equals power, piech o to mnie chodzi, a jak już mamy, to warto byłoby to wykorzystać. No chyba, że są takie sytuacje podbrankowe, że muszę naprawdę wyciągnąć jakąś tą hartę ze sklepu, bo zdechnę. Wtedy przyznaję się, muszę serca wziąć zamiast, muszę mieć serce ponad damage'em. To jest ciężkie, ale nawet ja to muszę robić czasami. Nie chcę pigułki przez przypadek użyć, więc lepiej było się jej pozbyć. Myślałem, że mi nic nie trafi, jak będę tam stał. Chyba troszkę się przeliczyłem. Jej, pieniędzy, damage'a. Podoba mi się. Fuck you! Nie. Arek, ogar się troszkę jakby, można by tak rzec. Ponieważ twój health topnieje w trybie natychmiastowym. Co generalnie jakby trochę pomyśleć niezbytnio dobre. Bo zaraz znowu zdechnę, jak na poprzednim odcinku. Ma niby gapis color, ale to nie jest pewnik, że on zadziała. Więc warto byłoby na przykład nie zdechnąć, dobra. Od tego się trzymać z daleka, bo nie wiem, co to odpierniczy zaraz. Jak mi wystrzeli w mordę z połowy pokoju, byłoby niefajnie. Znaczy, raczej to tak nie robi, ale i tak po prostu lepiej zachować jakąś odległość, niż przez przypadek zdechnąć na przykład. Okej, tu już ogniska nie ma, okej. W takim razie idziemy sobie gdzieś... O cholera, jasna. Nienawidzę... Dobra. To jest większe gówno. Nie. Dobra. Nie wypierdział się aż tak na szczęście, żeby mi w mordę... wpaść. Okej. Serca i jeszcze raz serca. Gdzie jest jakieś treasure room? Gdzie jest cokolwiek? Na boss trapie też bym chciał powalczyć, no. Bo w boss trapie... Tak. Tu jest spokój na dwa klucze. A naprawdę do niego... Nie, proszę, odwróć się. Yes! Kuźwa, zawał. Jakbym to przegrał przez głupie ognisko. Dobra, nic się nie stało. W ogóle, to byłby, warto byłby tam wyjść raczej. Zabić to, zanim się wystrzeli. Okej, teraz tak. Potrzebuję sklepu, ponieważ w sklepie mogą być so hardy. Potrzebuję wyjść też tutaj, ponieważ to może być HP up. Mam dwa klucze, więc idealnie. Póki nie ma grida w sklepie, będzie super. Piper to nie jest najlepsza rzecz na świecie, ale niech będzie. Nie bądź gridem tylko. Dziękuję ci bardzo. Ej, jest jakaś gumka for big mistakes. Nawet nie wiem, co ona robi, ale zaraz sobie ją kupimy. Brokonosz też byłby ciekawy. Dobra, ale kupimy gumkę. Erase the enemy. Aha. Aha, że usuwa pewnie jednego z przeciwników. Kiech. Całkiem słabe raczej. Dobra, ja bym teraz wolał sobie znaleźć coś, co się nazywa Secret Room. Ponieważ Broken Watcha bym chętnie zgarnął. Broken Watch, więc jakieś dobre miejsce na bombkę. Mam dwie bombki, więc nawet mógł sobie do Kresemu wejść. Bida, myślę, że to będzie przejście. Gdzie jeszcze może być Kresemu? No tu jakby strzelił jest dobre miejsce. Ja bym ewentualnie po prawej. Gdzie będzie lepsze miejsce? Dobra, fuck it. Spróbujmy tu. Damn, niefajnie. Czy ja to coś miałem w zasadzie do kupienia jeszcze, czy nie? Mam 2 centy.
Tutaj mógłbym bombkę użyć, ale nie, bo to tak nie wyjdzie jakby. Bym musiał tam wbiec. Mam pół serca, super. A nie pół soulharta, nie było slepie. Więc no muszę niestety na bossa sobie pójść. Jakbym dostał tutaj Gapiego, byłoby idealnie wręcz. Okej. Z tym wielki problem nie powinien być. Chyba, że będzie pluć większą ilością pająków. Nie, nie. Odwróć. Nie, 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 nie. Mam świecznik, dobra. Gramy dalej. Gra się nie kończy. Mam świecznik. Chyba się będzie zapalać co każde coś. Ale nie wiem, co każde co. Nie wiem, co guźwa, co ja robię, czym ja tak bardzo teraz zacząłem kaleczyć. Nowy mod, trzeba zacząć grać jak kupa. Dobry pomysł, Arek. Sądzę, że to jest dobra strategia dla twojego kanału generalnie. Dobra, gramy sobie tak. Zobaczmy, co ten świecznik robi. Jak już coś się wylosowało, Iden jest randomowy, więc te nowe itemy też może mieć. Co mi daje cholerny świecznik? Taki dobry kuźwa run był tamten, ale się pokusiłem kuźwa na głupią część do Gapiego i straciłem cały health. Celtic Ross może mnie uratować. Znaczy nie sądziłbym, ale daje jakąś tam protekcję, więc powiedzmy. Ej, ma też dużo zdrowia, więc sobie mógłbym... Ej, jak dostałem damage, to się zapaliły kolejne. Wow, mam teraz podwójny strzał. Czy to jest overpowered? Czy to będzie to każdy damage zwiększać mi ilość łez? Wait. To trzeba zaraz ogarnąć. Jeżeli tak, to idealnie. Ale to zaraz sobie ogarniemy, spokojnie. Znaczy nie, żebym chciał celowo w mordę dostać, nie? Ale jeżeli tak by to działało, to naprawdę zbyt chyba OP to jest. Pewnie jakiś drawback tego jest, ja wiem, musi być. Bo to byłby zbyt potężne, jakby to działało cały czas. Hech, hech, hech. Dobra, Broken Watcha zgarniam. I think it's broken. Yep. Broken już jest overpowered steel. Czy steel, to jest w sumie wersja gry przed, więc nieważne. Cofnąłem się w rozwoju generalnie, żeby zainstalować moda. To już nie jest AfterBirth. Arek, co się stało magicznego, że to już nie jest AfterBirth, naprawdę. Dobra, boss. Zabijmy bossa. W sumie zabicie go anarchist cookbookiem będzie trwało 3 sekundy. Dobra, może 30. Ponieważ się tak trochę dziwnie pouciekał od tych moich bumbów, że rozwoli mu tylko dwie części. Dobra, ale spoko. Larry Junior to na szczęście nie jest Gardi Junior. To jest akurat lightowy boss. Jego zaraz powinien w stanie być się pozbyć. Jej. Tylko go trzeba namierzyć, bo on lubi spierniczać. Chodź tu, ziomku. Weź tylko nie uciekaj na przykład, co? Ja ci ładnie piesko biję, będzie wszystko pięknie. Parent boy! Jej! Jeszcze więcej pieniędzy! Ale fajnie. Dobra, zgaduję, że jak przejdę przez piętro, to te wszystkie upgrade'y do WES znikną. I jedna świeczka zgaśnie. Ej! Dalej się palą. I dalej trzymam podwójnymi łzami. W taki sposób to działa, że nie rozumiem. Dobra, pewnie jak dostanę damage, to coś się znowu stanie, ale jakoś celowo bym tego akurat sprawdzać nie chciał. Ponieważ tego Soulharta wolę... Oszczędzić, tak. Ej, mam potrójny strzał. Czy mi się zwiększa delay, czy mam po prostu triple shota z tym, co miałem? Jeżeli mi się nie zmniejsza... Jeżeli mi się nie zwiększa delay, to to jest naprawdę zbyt OP. Bo to tyle działa jak 20 w takim razie. Bo dość często strzelam. Więc chyba to nie jest efekt po prostu The Inner Eye'a. Czy to jest jakiś bardzo genialny item? Tak mi się wydaje aktualnie. Dobra, warto by tego nie przegrać teraz. Klucz potrzebuję, nie mam klucza. Do Kresu raczej niestety nie wejdę, ponieważ jedno serce boli. No i dobrze by też mordę nie dostać, ponieważ Devirum. A Devirumy gapie inne są potrzebne, więc... I bardzo bym chciał się tam dostać. No do tego upadę by jakiś Soulheart zgarnąć. Co na razie chyba mi nie wyjdzie, ponieważ nic takiego jak Soulheart na ziemi nie leży. Dobra, od Rafa trzymaj się z daleko. Bo tymi swoimi bombami zaraz się krwi napsuje. Nie dotknij go, tylko będzie dobrze. Bo generalnie zdechniesz, jak to zrobisz. Jej! Mister Boom. No chyba wolę narcić Kubuka. Chociaż Mister Boom... Kubuk. Kukuk jest bardziej zasięgowy. Bardziej na jakichś przeciwników kliku. Bomby te normalne przy sobie, więc aż tak mi na Mister Boomie nie zależy, przykro mi. Co robi ten czerwony frajer teraz? Ała, zapaliła się kolejna świeczka. Okej.
Po pierwsze, moja szansa na debiut ma tutaj teraz spadła masakrycznie. Po drugie, mam teraz poczwórne łzy. Po trzecie, nie wiem co on robił. Aha, dropuje serce. W sumie super. Jak to teraz działa? Ej, w sumie mi się chyba delay zwiększył w takim razie. Bo jest 27? Nie wiem, muszę zobaczyć. Nie spojrzałem na ten... na statystyki. W sumie mogę... Jest tutaj serce. Serce sobie zostawię na bossa. O, to wiem co to jest. To jest maszynka, która za hajs... ładuje nam item, więc całkiem spoko. Kok. Kok. O, cholera. Ej, jak mi delay rośnie. Nie, nie. To jest kurwa za szybkie. Broken Watch, please. Tak się nie robi. Fajna muzyka, jak naprawdę jakieś takie spoopy horroru. Ale nie, 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 nie. To było takie bliskie, że przepraszam bardzo, ja nie chcę takich rzeczy więcej. Idziemy się wyleczyć, dobra. Ten świecznik nie jest zbytnio fajny, ponieważ psuje mi całkowicie tier rate. Psuje mi jak całkowicie upgrade tier rate. Wait, wait, ma plus. Czemu ja tam nie wlazłem w zasadzie na samym początku? Dzień dobry. Co to może być? Bottle of Pills, naprawdę. W sumie lepszy niż Kubuk. O, jeszcze Balls of Steel, w sumie super. Podoba mi się, w takim razie mogę wziąć sobie też tego Soulhearta. Dobra, ten świecznik nie jest zbytnio dobry. Wolałbym go raczej nie mieć. Whipmore. Dzięki temu mi Knockback wzrośnie. Chociaż w sumie szansa na odrodzenie się. Whipworm. Nie mam pojęcia. Dobra, pójdźmy z Whipwormem na razie. Może to będzie dobry pomysł dla mnie. Dobra. Mam naprawdę bardzo duży delay, więc sobie mogę nie trzymać guzika cały czas, tylko co jakiś czas po prostu go sobie klikać, żeby strzelił łzami. I jakoś ładnie tylko się ustawiać, żeby wszystkimi obrywali przeciwnicy. A nie tylko jedną, chociaż sobie w takim miejscu jest trochę ciężko. Na bossach to ma szansę zadziałać całkiem dobrze. No, ma szansę, dobra, i tak wpadają w niego dwie. Okej. Okay. Jak się jakoś blisko jego ustawię, to może wpadną w niego wszystkie. Super. Ała, tylko ten tier deal jest naprawdę potężny. I to jest niefajne. To jest naprawdę niefajne, że tier rate spada tak masakrycznie. Niby zrasta ilość łez, ale z drugiej strony wolę mieć się trochę więcej tier rate'u. A nie żyli taką dużą ilość łez. Era. W sumie dzięki temu mam ładny zasięg przez to. Zasięg w sensie, że szerokość, a nie że ręcz normalny. Ponieważ spread tych łez jest praktycznie na... Jakbym strzelił z pokoju stąd, no to całkiem ładnie sięga. Daylow, super. Aha, i teraz mam David Ruma, w którym nie wiem co jest to. Ej, ale jest Krampus, na szczęście podoba mi się. Krampus to jest frajer, który może dać mi węgiel. I generalnie jest super, ponieważ jest to węgiel. Tak, węgiel i shot speed up to jest nie jest dobra rzecz, więc garanie się będę wymienić. Więc wracam się po mojego Broken Anka. Czyli będę dzięki temu mniejszy, a czy dzięki temu przez to będę mniejszy ręcz. Ale łzy będą trochę dłużej na ekranie, przez co mój damage wzrośnie i to dość sporo. Wszedłem tutaj bardzo, niestety nie mam za bardzo jak. Chyba, że to jakoś wysadzę. I w tej skrzyni będzie klucz na przykład. Albo nie, będzie bomba. Bombowo! Bombki na razie nie mam do czego zużyć. W sumie tam jest Chaos Room. No, nie chce mi się chyba też tak backtrackować, powiedzmy, że tyle. Powiedzmy, że na tym piętrze to jest wszystko. Kolejne piętero. Dobra, jestem ciekawy, czy jak będę mieć... A nie, w sumie to... Wait. To są wszystkie płomienia tej świeczki, jakie mogą być. Nie pamiętam, jak ta świeczka się nazywało, bo to jest chyba z handlu związane czy coś. Ale jakoś się to nazywało, albo z czymś innym w ogóle. Czy już są wszystkie chyba zapalone, czyli jak dostanę jeszcze raz mordę, to raczej mi spadnie. Ej, wait, aha, okej, czyli to wybucha, a ja wracam do normalnego stanu? Ej. Tak, wracam do normalnego stanu, okej. Czy się strzelam aktualnie pojedynczymi łzami? Całkiem spoko, że można ten efekt przerwać, tylko głupio, że trzeba się zranić do tego. Dzień dobry, pigułki, telepilis, nie teraz. Health down! Naprawdę świetnie. Dodatkowo Isaac's Heart, który jest jeszcze lepszym itemem niż ten świecznik. Big no no, niestety, przykro mi. Nie będę się jakieś pieprzone Isaac karty bawić, ponieważ to nie dla mnie. Zawsze potem obrywam głupio. Ponieważ nie mam pojęcia, jaki jest mój hitbox. Bo zawsze jestem przyzwyczajony, że hitbox jest na mojej mordzie, a potem nagle hech, hitbox gdzieś indziej i dupa, wtedy przegrywam każdego rana. Tak jest, nie bierzemy tego, absolutnie nie. Dobra, teraz co ja bym potrzebował generalnie?
Potrzebowałbym odzyskać mojego healtha, przez to, że dostałem health downa. Przez co Halo troszeczkę, no, dając mi serce na poprzednim piętrze, teraz niestety to mi serce odebrane. Więc dar od Halo poszedł na marne, ale czy to jest ta pigła? Nie, ona była czerwona. Ta pigła była czym? Burst of Steel. W sumie brzmi dobrze. Burst of Steel brzmi fajnie. Dobra, pamiętaj, Arek, biała piguła, Burst of Steel. Bardzo dobra piguła, bombuj bombami za wszelką cenę. Im więcej Burst of Steel, tym lepiej. Złota skrzynia? Nie. Powiedzmy, że postoję. Tam jest sklep na początku. W sumie do sklepu dobrze byłoby się wrócić. Ponieważ z uwagi na to, że mam 30 centów, tam może być coś bardzo ładnego do kupienia, więc wróćmy się. Co tu ładnego będzie dla mnie? Jej, Piggybank jest całkiem ciekawy. Całkiem ciekawy pomysłem. I to w sumie tyle. Chyba, że pigułka byłaby czymś ciekawym, ale nie jest to powiedziane, więc... Więc powiedzmy, że nie chcę tego kupować. Okej, jest i boss. Mam 16% szansy na Devil Room, w sumie 16% szansy też na Engine Room, z racji takiej, że na poprzednim piętrze był tylko Krampus i nic ciekawego nie udało mi się z niego wyciągnąć. W sumie węgiel jest fajny, dobra, to może nieważne. No ale że w sensie itemu za serca nie mogę kupić, więc... Na tym piętrze niestety jest możliwy Angel Room, wszyscy płaczemy. Dobra, tutaj raczej w mordę dostanę, tak coś przeczuwam minimalnie. Tak minimalnie. Ej, w sumie to jest trochę głupie. Ponieważ ten świecznik sprawia, że mam więcej łez. Ale żeby wszystkimi łzami trafić przeciwnika, muszę podejść maksymalnie do niego. Ale jak podejdę maksymalnie do niego, to Lamp of Call nie działa praktycznie w ogóle, więc... Trochę tracę efekt jednego itemu przez to podchodzenie przeciwnika, żeby wszystkimi łzami go trafić. Laczki, okej, bardzo ładnie po Soulheart. I dwa kluczyki, ale Soulheart głównie. Ech, idziemy dalej. Jakoś tak czuję, że muszę przejść na kolejne pięterko. A tutaj Quavesy 1, znaczy Quavesy 2. I śmieszna muzyczka. I super slot na sam początek, okej. Dzień dobry, wielki grzechu. Czym ty myślisz, że jesteś, co? Jesteś czymś, co robi bomby, okej. Przekonałeś mnie troszkę, że troszkę mocy masz. Ale nie aż tak. Two of Hearts, jakby moje jedno serce straciło zdrowie, to się mogę wyleczyć. Bardzo przydatne. Ej, czemu to ma taki pierdolny shot speed? I found pills, jej. Bardzo dobry efekt, 10 na 10. Dobra, czy do kresu mu chcę wchodzić? Powiedzmy, że możliwe, że wejdę tu z samego początku. Mam sporo soul heartów. Ej, nie, bo mi się świeczniki zapalają przez to bardziej. Balls of Steel, tak. Ej, full health, nie. Fuck you! Ej, shot speed w sumie zadziała dobrze na tego. Dobrze z tym. Z Lamp of Call'em. Tyle, że przez ten shot speed down trasę też ręcz. Niestety się jedno z drugim wiąże, co nie jest zbytnio pozytywne. Ponieważ zasięg też jest dobry, jeżeli chodzi o Lamp of Call'a. Okej. Terror Room, dzień dobry. Naprawdę tutaj jest... Podobno jest dużo przedmiotów, ja wiem, ale kurde, tak rzadko dostałem... Coś ciekawego tutaj, coś czego jeszcze nigdy nie widziałem, coś z tego moda. Aktualnie przedmiot chyba tylko świecznik z tych nowych rzeczy, tak. Tylko świecznik jest czymś nowym. Znaczy ja rozumiem, świecznik fajnie wygląda. Wygląda jakby był mój zrobiony przez Edmunda. Czy przez, w ogóle przez Nikalis. Dopasowany i w ogóle fantastycznie, ale naprawdę tylko jeden item mam aktualnie. O! A tu coś jest nowego w takim razie, okej. Jest też Broken Watch, znaczy jest też zwykły stopwatch. Czemu Broken? Halo, to już nie jest Broken, to jest zwykły watch. Będę miał oba. Czemu by nie? Bierzemy i to, i to. A co robi to? Mom's Bracelet Mother's Strength. Okej, nie mogę tego odpalić najwyraźniej. Muszą być przeciwnicy? Wow. Super. Okej, czyli że mogę rozwalać... Ej, to jest ciekawe. To nie robisz tak dużo, ale coś tam robi. Ej, w sumie może robi nawet całkiem dużo. Jakbym Spider-Moda bym wiedział, niestety tutaj nie ma. Mogę z tym przechodzić między piętymi pokojami? Nie. Mogę podnosić to? Tego nie mogę, niestety. Co mogę podnieść? Dobra, z tych rzeczy nic. Ej, to jest Rebirth. Tutaj stopwatch jest tak bardzo overpowered. On działa cały czas. Genialnie. Dobra, nie wiem, czy to jest aż taki świetny item. A czy pewnie niebieskie skałki by rozwalał. Tak coś podejrzewam. Żeby po prostu bym do nich podchodził, rzucał i one by soul hearty dropiły.
W ogóle fajnie jest chyba fizyka zrobiona, bo to jest skała faktycznie leci. Ale chyba pójdziemy jednak w coś, co się nazywa Mam Bottle of Pills, ponieważ to mogło być Balls of Steel Sea, napierdolę. Przykro mi, ten ring nie jest aż taki dobry. Ej, Chad! To nie jest boss, którego widziałem, ani trochę. To nie tak, że on był od samego początku. Dziomuś, jak robił tego moda, powinien jakoś bardzo bardziej podkręcić chyba ten. Chyba szanse na pojawienie się tych przeciwników nowych. To jest tak bardzo mało, naprawdę. Cholernie. Jej, Lazarus, wszyscy się cieszą. Nie chcę Mega Satana. Dobra, biorę to. Niech wam będzie, że to wezmę i idę sobie dalej. Depth One. Czy ja w poprzednim odcinku doszedłem do Depth One czy do Depth 2? Nie pamiętam. Warto było na przykład dojść troszeczkę dalej niż w poprzednim, więc ja bym na przykład pokonał matkę. W tym odcinku trzeba pokonać matkę, to będzie wielkie osiągnięcie. Nie wiem, czy mnie tak bardzo spierniczyłem w tamtym odcinku. Straszne to było. Dobra, znajdźmy wszystkie pokoje, pójdźmy dalej, żeby miał jak najmniejszą szansę na stracenie zdrowia. To jest dobra strategia, najlepsza na świecie. Ciekawe, czy matka jest matką tutaj. Pewnie tak. Ale jakby była zmieniona, to bym naprawdę nie narzekał. A nawet bym się cieszył, gdyby dalej byłbym zachwycony. Nope, za zwykłą szarą skrzynię nie będę marnować sobie zdrowia, czasu i ogólnie czegokolwiek. Jej, ale slow-mo. W ogóle jak slow-mo, to łatwiej jest trafić tymi wszystkimi łzami przeciwnika. Mogę podejść, bo przeciwnik tak aż tak się nie miota. Jej, i saucha dla mnie, podoba mi się. Balls of Steel, genialnie, super. Świetnie, że takie pigułki się trafiają, które dają mi Balls of Steel. Super, podoba mi się. I to bardzo. Ponieważ może będzie Devil Gun czy coś takiego. W sumie był Angel na poprzednim piętrze, ale kuźwa, Angel to naprawdę... W Angel również, żeby był dobry item, to trzeba naprawdę mieć takiego fuksa. Ponieważ zazwyczaj jest jakieś gówno w stylu Lazarus Rax, czy coś. No, taki Godhead to co? Taki Godhead to raz na 100 itemów. Tak jest niestety. Typowy Angel Room. Nie Devil, ale Angel. Dobra, idziemy sobie gdzieś. Idziemy w miejsca. Mamy bossa. Tylko niech ten ziomek na mnie skacze. Mamy bossa. W sumie to jeżeli to nie jest matka, a nie jest to matka, to mogę walczyć od razu. O nie, 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 nie. Ty frajerze pieprzony. Ty jesteś czymś, co zabiło mnie poprzednim otranie. To gówno nie jest fajne, ale jest zeslowowane. Ojej, jak mi przykro. Wszystkimi łzami na mordę dostajesz. Ojej, pająkiem sobie nie strzelisz nawet. Ale bieda. Wow, a to był jakiś pojebany pająk teraz. Okej, trzeci strzał. Będą brimstone'y zaraz, czuję. W ogóle to będą kamienia. To jest fajna mechanika w sumie. Jak on, o, te. Zajebiście to jest zrobione, nie? Ej, Hanuka pękła. I tak. Tirzap z tą świeczką jak najbardziej potrzebuje tego itemu. Squeezy Tirate Great. So hardy Tirate, czego chcieć więcej. Dobrze. Więc musimy jeszcze znaleźć sobie Treasure Room, ponieważ tam może być jakiś dobry item. Na przykład z moda. Byłoby fajnie, jakby być jakiś item z moda. Dobra, przylećcie tutaj, bo w tym miejscu nie stracę zdrowia, jak będę strzelał. Ponieważ jestem od was daleko, a was zabiję spokojnie. Ej, fan pies. Raczej nie. Ej, dobry pokój, milordzie. Dużo gówna mi troszkę. Sami gównieni przeciwnicy. Okej. Tylko uważnie trzeba tutaj wchodzić, jeżeli chcę tu wchodzić. Ponieważ ten gówniak może mnie przesunąć nieładnie w innych przeciwników. Nie, no jeszcze sam się kuźwa stąd wypierniczył. Super, teraz jest w ścianie. O, nie jest w ścianie. O, jest znowu w ścianie, super. Dobra, najpierw rozwalić to. Potem się tym gówniakiem martwić. Do widzenia. Panu już dziękujemy. Teleport, aha, okej. Ej, coś nowego. Me like it. Coś nowego, zawsze fajnie. Ej, coś drugiego nowego. Co to jest? Szafki. Open your enemies. Co? Że do cholery co? No mogę tym rzucać tym dużo.
Czy mogę rzucać jak jedno jest w powietrzu? Generalnie nie mam pojęcia. Nie, musi wylądować. I teraz nie mogę tego użyć. Czemu teraz tego nie mogę użyć? Znaleźliśmy jakichś przeciwników generalnie. Znaczy open your enemies. Może to się musi jakoś naładować? Nie mam stanu tutaj naładowania, to jest troszkę biedne. Dobra, zróbmy jeden pokój. Może to jakoś się ładuje po kryjomu i ja tego nie widzę. Ewentualnie nie mam pojęcia. Zaraz to rozkminimy, tak? To jest bardzo ciekawy item, który robi nie wiem. I generalnie robi coś? Ej, chuj. Nie mogę teraz nic... To zużyło moje klucze, nie! To na klucze było! Fuck, teraz sobie uświadomiłem, że to mi zabrało mi wszystkie moje keysy. Okej, czyli to pewnie robiło troszeczkę dużo damage'a, zgaduję, skoro zabiera klucze. I z racji tego, że ja nie wiedziałem, co to robi, nie patrzyłem na przykład na klucze, skoro to jest klucz, to... Nie. To nie mam już nic, aha, fajnie. Super, super item. Potrzebuję garnąć czegoś, co nazywa się klucze i czegoś, co nazywa się pieniądze. Mucho. Tu jest Secret Room, proszę. Raczej nie. Dobra, Secret Room muszę znaleźć. Bo tu jest jeszcze drugi item, który był bardzo ciekawy pewnie. A przynajmniej ja jestem bardzo ciekawy, żeby ten item sobie kupić. I się dowiedzieć, co on robi. Tu pewnie nie będzie, ale no może być. Ej, jest, super. Bo tu w Pilsos mógłbym użyć jeszcze raz. Hematemizis, jej. Miałem już bomb, troszkę bieda, bo nawet nie mogę sobie maszyny teraz w takim stanie wysadzić. Ech, nie kupię czegoś takiego, czy jestem bez kluczy i bez tego itemu nowego. Okej, no wątpię, żebym dostał jakiekolwiek pieniądze jeszcze na kolejnych pokojach. Secret Room to raczej był ostatnia deska ratunku, więc... Tja. Idźmy dalej sobie. Ja sobie słuch skonsumuję. I dzień dobry, depce dwójka. Teraz Arek, wasza ważna misja. Musisz zabić matkę, koniec. Znaczy tą matkę w grze, żebyś sobie nie pomyślał na przykład czegoś dziwnego. Zabij matkę tutaj i w ogóle bądź przechujem i zaoraj całe depcy. Żeby nie być takim frajerem w tym odcinku. Judgment teraz, w sumie czemu by nie. Mam 8 centów, wątpię, żeby to zadziałało. Żeby dał coś... Dał. Okej, ale nic sobie by mnie interesowało. Przykro mi, fasola... To nie jest dla mnie item, to jest pod item. To się nawet nie kwalifikuje jako item zwykły. Jej, mamy klucz! Jakby na przykład brakowało mi kluczy z jakiegoś powodu. To odzyskałem chociaż jednego. Rowiesać się, dziękuję bardzo. Te niebieskie wydropi co? Są harta czy muchy? I'm very, very curious. Aha, wystrzelił. W sumie były niebieskie. Dobra, myślę, że te niebieskie będą robić coś innego. Czemu modyfikatorze modyfikacji nie zmieniłeś tego? Na przykład powinien drapić 5 sołchartów ci przeciwnicy. Ja byłbym bardzo za. Nie żeby to było ułatwiło grę czy coś. Ej, w sumie sporo sołchartów. Wypadałoby jeszcze trochę Balls of Steelów podostawać i zrobić takie czary, żeby dokończyć tą postać z tego moda. Tylko wypadałoby też się pozbyć tego zdrowia. Bo 12 serc będę mieć tylko, jeżeli nie będę mieć zdrowia. Znaczy 12 są hartów generalnie. Więc granie Balls of Steelsy i walka z matką i Devil Room. To jest coś, co trzeba zrobić. A do Kersrubu bym wszedł. Tylko to mnie zmniejszy ilość są hartów. To jest niefajne. Dobra, muszę. Okej. Okay. Albo zwiększę jeden. Brzmi dobrze. Okej. Okay. W takim razie, tylko muszę teraz jeszcze... A, właśnie. O Soulhartach mowa. Muszę wmaszować te piguły, żeby mieć jak największą ilość Balls of Steel. I dostać coś ładnego na Devil Roomie. O ile będzie, ale musi być. Ej, nie! Jest teraz mała szansa na Devil Room, tylko większa na Angel. Kok! Jak mi to nie wyjdzie, to będę naprawdę zasmuconym człowiekiem. Bo fajnie byłoby nową postać odblokować, ale trochę gra jakby nie chciała współpracować ze mną. Ponieważ mi w Devil Dealu nie dała nic. A tu raczej wątpię, żeby możliwość stracenia zdrowia. Nope. Nic ciekawego. Chyba, że jako Blue Bebe się odrodzę. Okej. Są harty dość często. To pewne są harty. Dobra, lepsze zdecydowanie... niż... O cholera! Co to robi? Zajebiste. Podoba mi się ten koncept. Ej, świetne. To ranie jak podejdę? Nie. Chociaż tyle. Super pomysł.
W sumie fajne smaczki go ziemuś tu wykorzystuje. Dość kreatywno mądrowaty jest. Bo to naprawdę bardzo fajnie wygląda. I bardzo fajnie funkcjonuje. I naprawdę wygląda, jakby to mogło być stworzone przez ekipę od Isaaca. Okej, walka z pinami będzie tragedia, ponieważ one się chowają co sekundę. Dobra. Jakoś jak mordy wystawiają, to jest w stanie trochę więcej pobić. Chociaż przynajmniej skaczą w miejscu i nie muszę ich gonić, to jest też jakieś niby ułatwienie. Aha, a tamten się wystawił dopiero po... okej. Zeslowowane piny, hype. Dobra, i ostatni został. Dziękujemy panu, zaraz pan zdecha. Pyr. I ploks, dawaj. Dobra, naprawdę potrzebuję devil roomu tutaj na tym piętrze. Cholernie potrzebuję devil roomu. Jak będę miał devil room i chociaż jeden item tam będzie, to mam pewność, że nową postać odblokuję. Tylko to się musi stać. Ja ewentualnie mogę jako Blue Baby się odrodzić. Jak będę mieć dużo bateryjek, to się zabije i będę liczyć. Dobra, nie, w sumie Broken Nagi masz małą szansę na działanie. No bida troszkę. Jak Broken Egg miał 100% szansę na to, że mnie odrodzi jako Blue Baby, to bym mógł się zapieprzyć bez żadnego problemu. Bała, to jest głupie. To było głupie cholernie. Ponieważ naprawdę chcę mieć szansę na tę nową postać. Proszę, gro, zrób to dla mnie. Nie robisz dla mnie dużo rzeczy, zrób to chociaż to. Jej, łapsko wystaw, super. Jak łapsko wystawiasz, to będzie szybciej. Jeszcze masz slowa. Jest przez każdym butem też raczej ucieknę. Isaac! Dawaj! Dawaj, Władimir. Okej, ty możesz sobie żyć i ty też możesz sobie żyć, ponieważ nie będziecie mnie gonić. Ci przeciwnicy są tacy, którzy mnie nie followują, na szczęście. Więc mogę sobie żyć, on już nie zrespi żadnego nowego. No sobie mogę z nią spokojnie się bić. To jest mało dynamiczne teraz przez to, że ten... Przez to, że mam tego Broken... Nie Broken, a zwykłego Stabwatcha. No nie! Fuck, ja naprawdę chcę mieć... Mało... serca. Aha. Wow. W ogóle ma jakieś odrodzenie, czy... Aha, jako Lazarus cię mogę odrodzić. Lazarus ma serce, to mi nie ustawia. Dobra, chodź Mind. Mind mi daje mapę, jest fajny. Ale naprawdę... Devil Room, Plox, anything, nie? Chciałbym. Dobra, mamy Polaroida jak zwykle, więc standardowo do katedry. Ale co, najpierw musimy się tam dostać. A mamy mapę, więc będzie szybciej. Nie wiem, miniboss. Kiedy nie wiesz co robić, zrób minibossa. O, zeslowowany last, jak mi przykro. Dobra, naprawdę chcę mieć szansę na tego nowego śmierdziela. Dobra, health down na pewno, jakbym dostał, to mi niestety zdrowie nie zniszczy. Co może mi zniszczyć tego hard containera? Co może kuźwa tak zrobić? Nie mam pojęcia generalnie. Łapa kota, proszę. Proszę łapę kota. Poproszę łapę kota, no Wszystkie curse roomy muszę zaliczyć. Łapa kota to jest coś, na czym mi najbardziej zależy. Tę nową postać muszę odblokować. Byłoby fajnie, jakbym ją zagrał na kolejnym odcinku. Tak coś czuję. Ja bym zagrał, ja bym chętnie zagrał. Tylko gra na razie mi to uniemożliwia. Ponieważ na swój sposób zabiera mi devil roomy, fuck. Dobra, ten świeższy mi się coraz mniej podoba, ponieważ jak są przeciwnicy mali, to ciężko jest trafić tymi zajmami wszystkimi. Jej, dobra. Nie, co ja zrobiłem? Ale za to, ja to jestem tacy, tak się go strygeruje. To bić go po dubsku, znaczy po boku bardziej, ale po dubsku. To całkiem prosto. No chyba wolę jednak trochę mieć więcej tier rate'u. Jednak ten świeższy nie jest aż taki dobry, jak myślałem. Okej, nie wiem, łapę kota mi dajcie, cokolwiek. Cokolwiek, czyli łapę kota na przykład. Ja wiem, że jestem monotonny teraz i nudny, ale kurde, no... Chcę mieć tą nową postać po prostu. Nie mam pojęcia, co ona robi. Ja bym się bardzo chętnie dowiedział. Chyba, że będę grać w tego moda, dopóki tych postaci nie blokuję. To może być jakiś plan. Bo ciekawość mnie nawet zżera, żeby się dowiedzieć, co one mają ciekawego w sobie. Ciekawość mnie zżera, żeby się co mają ciekawego. Tak, używanie tych samych wyrazów jest całkiem fajne. Czyż nie? Dobra, więc ciśnijmy sobie.
na boss rooma. Dzięki temu, że mam mind, to całkiem sprawnie to pójdzie. Jeszcze oczywiście po drodze muszę zaglądnąć sobie do curse roomu. Ponieważ jak wiecie, tam mogą być wielkie nagrody w postaci łapkota. Fuck, okej. Okay. Nie mam tracić soulheartów, mam zysk via soulhearty. Shit, nie fajnie. No teraz sobie odzyskujemy z racji tego, że jest naładowana. Żeby nie marnować pokoi i charge'y. No tutaj muszę wejść, tak? Łapa kota to jest... O, zaczarowałem tę grę! Ej, genialnie, super. Teraz tylko zyskać tyle baterii, jak tyle soulheartów. Dobra, szukamy skałek. Nawet jak zdechnę... Skałka, genialnie, dwa soulhearty. Jeden, okej. Okay. Wiem, mózg mi się teraz nakręcił. Dobra. Mamy postać, mamy grę, Michu. Wszystko, zajebiście. Bethany. Gramy w następnym odcinku jako Bethany. I Bloody Mary jakiś challenge pokonałem, ale wali te challenge. Mamy nową postać. Następny odcinek Isaaca. Kurde, nawet teraz nie jak to upchnąć, bo nagrywam sobie teraz odcinki z moda, a jeszcze byle wiszą mi challenge, kuźwa, na tym. Na stronie. To w cholerę jest tych challenge'y. Ja wiem, że i tak ich nie byłem w stanie wszystkich zagrać. Ale chciałem jak największą ilość, a przez to, że teraz gram w Weberfa, to jakoś nie jestem w stanie wykonywać ich. No i tak bym chciał na tym modzie grać, to nie mogę, bo to jest Rebirth, a nie Afterbirth. Więc naprawdę bieda. To straszna. Nie wiem jeszcze jak to upchnąć, ponieważ bym ograł troszeczkę tego Anti-Birtha. Do czasu przynajmniej aż nie wyjdzie Afterbirth Plus. Nie wiem, ja muszę pomyśleć jak to zrobić. Okej, okay, tier rate do góry, podoba mi się. No i mogę sobie wziąć Spear of the Night. Ponieważ nie mam latania, latanie się przyda. Okej, okay, kolejne pięterko. W sumie curse roomy jeszcze były. Znaczy secret roomy, ale chyba nie mam bomb, prawda? Prawda, nie mam bomb. Dobra, szukajmy bossa. Nie mam pojęcia gdzie jest, więc muszę go poszukać, tak. Szukajmy go. Gdzie on może być? Nie mam pojęcia. Przejdźmy się tam. Hierophant. Fajnie. Całkiem fajnie. Full health, nie wiem po co teraz nawet trzymam. Skoro i tak nie mam żadnych serc czerwonych. Ej, genialny stunt jest teraz. Ponieważ mam Polaroid i mam same soulhearty, więc nieśmiertelność co każde uderzenie. Genialnie. Nie może być lepiej generalnie. Jej, marnujmy sobie klucze przed ten... Przed czymś, co się nazywa chest. Lubię marnować klucze zawsze w łąbie. Jej. I potem płaczę, że nie mam jak sobie otwierać skrzynię. Znaczy żartuję. Tak naprawdę potem nie dropią skrzynię. Żeby było zabawniej. Okej, okay, coś nowego. Nowe gówno. Nowe hosty, które latają, okej. Okay. Dzień dobry. Są te, które chodzą, teraz są takie, które latają. Chyba nic ciekawego, chyba nic innego oprócz przemieszczania się nad skałkami. Mu te latanie nie daje. Więc że był na szczęśliwym hostem na ziemi, nie powiem. Ale zawsze to coś, zawsze to jakiś sposób na poruszanie się. Ja też mogę latać, więc mogę nazwać go swoim ziomkiem. Wow! Nowa muzyka. Ej! Całkiem fajnie brzmi ta muzyka. Ej, ta muzyka nie jest zeslowowana, zajebiście. Jedna niezeslowowana muzyka to jedna panda więcej na tym świecie. Dawaj. Szotnista Wuka. Dobra. Ciekawe, czy katedra jest normalna, czy katedrę zmienili. Nie mam pojęcia. To też może być możliwość. Jeżeli jest coś innego niż katedra, to będzie super, bo na razie wszystkie pomieszczenia były normalne. Znaczy, że w sensie, że piętra, w sensie, że chaptery, w sensie, że wiecie o co chodzi. Więc jakby upchnął jakąś zmianę, to czapki z głów. Albo jakby był nowy chapter, nie wiem, bo wiem, że tu jest trochę pozmienione rzeczy. Nie czytałem całości jakaś znowa. Nie chciałem aż tak sobie z tego spoilerować. Jestem teraz jakby... Nie na czysto, ale nie wiem wszystkiego, nie? Minimalną część tego, co jest, wiem. Okej, okay, mamy Polaroid, jeszcze taki jeden pewny czek. Polaroid, więc do góry. Proszę, bądź zmienionym czymś. Ej, ładnie leci do góry. Katedra będzie shit. Zwykła katedra, here's the unknown. No jeszcze jestem na samym końcu tej katedry, a to będzie dla chodzenia i chodzenia. Dobra, są czerwone skrzynie, muszę powalczyć. Mała szansa jest czerwone skrzynie na cokolwiek. Ale na jakiegoś potencjalnego gapiego to musiałem liczyć czy coś. Albo mieć przynajmniej szansę. Jakiekolwiek szanse na gapiego nie odpuszczę. Patrzcie, poprzedni odcinek, w którym umarłem. Hej. Dobra. Kurde, żeby ta muzyka tylko się nie slowowała.
Ja wiem, że to jest nadaje troszkę takiego zeslowanego klimatu, chill, ziom, wszystko chodzi powoli, masz dużo czasu, nie spiesz się, a jak na przykład nie jest zeslowany, to jest muzyka taka szybka, żebyś na przykład sprężył lubsko, ale trochę psuje to ten soundtrack niestety, ten slow, więc poproszę normalną muzykę, a nie zeslowaną, dziękuję. Tak wiem, sam wziąłem stopwatcha, ale tak wiem, dałoby się to zrobić, żeby muzyka była normalna, a wszystko jest zeslowowane. Chociaż oryginalny tune z katedry zeslowowany brzmi całkiem całkiem. Co mi nie ogarnę, czy jest zmieniony tutaj, czy nie. Jest zmieniony. Okej. Okay. Czyli, że niestety nie odsłucham jego oryginalnej wersji, ponieważ stopwatch is a bitch. Więc muszę się pomęczyć z tą walną. Okej. Okay. Nie! Fuck cock. Dobra, w sumie mam black karty. W sumie tak mam... Ej, w sumie tak ma tyle serc, że wali wszystko. Co to za ulepszona śmierć? Ej, ale koń teraz jest normalny, shit. Dobra, wybuchło. Niech mi się odradzą łzy. Ej, mam delay 3. Całkiem spory tiryt. Dobra, 4 jest. I tak całkiem szybko strzelam, no całkiem ładnie. Póki ta świeczka się nie włączy, to całkiem naprawdę ładny generator łez jest ze mnie. Może generator frajdy. Jep. Ej, Gryderino! Jeszcze ci nie było, panie, tutaj, prawda? Niestety żadnych innych sklepów nie będzie, a czy żadnych sklepów w ogóle już nie będzie. Więc twoja zniżka mi się na gówno przyda, ale dzięki za dar. Okej, czym to jest? Czy to dostaje damage, tak? Co to robi? Zaraz, ach, to mu daje... Ej, kuźwa, jaki genialny koncept! To nie działa za każdym razem, ale mu daje tarczę, ej. Zaraz, co? Zaraz. To go bije tym. Nie, to mu daje tarczę, tak? Jak jest w zasięgu, okej. Okay. Czyli w takim razie, że nie za każdym razem. Ej, to jest naprawdę super. Okej, okay, rozkminione, możemy cię zabić. Do widzenia. Izaku księży z Biblią, czy co, czymkolwiek ty byłeś. To był naprawdę magiczny Book of Revelation, który daje mi śmiertelność. Pyr. Zabić tego czaba. Kolejny są hard czarny dla mnie. No nie, to będą cały czas teraz te śmierdziele. Ciekawe jak się w ogóle nazywają. Wziąłeś pewnie swoją własną wikię zrobić pod tego moda. Że tam były wszystkie itemy, wszystkie nazwy postaci, znaczy postaci, bochów, czyli bossów i innych enemisów wypisane. To byłoby całkiem ciekawe. Nie, ja bym chętnie poznał nazwy tych śmierdzieli. No, naprawdę, ciekawe pomysły wykorzystywane. Jeszcze konceptu z czymś takim, ała, że stoi taki przeciwnik typu turet, który leczy innego, znaczy leczy, no. Sprawia, że jest nieśmiertelny, no wiecie, podobne. I nie pozwala mu zginąć, to jest naprawdę bardzo ciekawe. Tego jeszcze nie było, to jest coś nowego. Jestem też ciekawy, czy jakieś pomysły z tego i czy Afterbirth Plusa się pokryją. Ale to musimy poczekać do 3 stycznia. Ej, wow, fajne. Dobra, i teraz jakieś przeciwnicy są przynajmniej nowi. Bo tak to przez całą grę byli standardowi, ale teraz naprawdę widzę, że tutaj się odpiernicza. Jest ich trochę jakby więcej. Więcej różnych. Na szczęście mod teraz się rozkręca pod koniec. Chodzę na sam koniec. Chyba, że po prostu nie miałem szczęścia. I mi się tego tak mało... Ej, no patrzcie, naprawdę teraz są sami nowi przeciwnicy. To albo ja miałem pecha i mi się generowali sami normalni prawie, znaczy no może nie sami, ale wiecie, no spora część była ta zwykła. Albo katedra jest jakaś podkręcona i teraz jest ich naprawdę dużo z tej modyfikacji. Nie. Mam nieśmiertelność z Polaroida, nie chcę tego brać. Dobra, jest normalny przeciwnik. Teraz trzeba naprawdę, jak na poprzednich piętrach szukałem tych nowych z moda, to teraz muszę szukać przeciwników na standardowych. Bo jest ich zdecydowanie tutaj mniej. Ciekawe, czy Isaac będzie Isaaciem. To jest jeszcze dobre pytanie. No i patrzcie, kuźwa znowu. To nie wiem, co robi, ponieważ raczej do mnie nie dojdzie. Aha, to dobra. To samo, co tamto, tylko że jeszcze strzela. Lightowa. Okej, okay. I generalnie pukamy już sobie do Isaaca za sekundkę. Tylko trzeba jeszcze zabić to. Kluczyk do chesta się przyda. I czym jesteś, Isaacu? Czy jesteś standardowy? Nie wyglądasz, jakbyś miał być inny.
więc chyba jesteś normalny. Trochę łzy ci migoczą, ale to chyba przez to, że mam stopwatcha. Więc uznaję, że jesteś niezmienioną, zwykłą, nieoczesaną wersją z Rebirtha. Więc mogę sobie stać w miejscu i trzymać ten przycisk. Bo i tak mam pierwszego stopwatcha i nic mi nie zrobisz. Chyba, że te janiołki do mnie dojdą, ale to chwila, bo jeszcze mam troszeczkę czasu. Aż tak daleko nie strzelają. Dobra, teraz mogę je zabić. O ty jadu. O ty dziadu, się teleportujesz nieładnie. Jak tak można? Dobra, ładnie tak byłoby się dobrze ustawić, fajnie. Żeby go obydwoma za mnie trafiać, na przykład. O, tak przed sekundą, fuck, to było niefajne. W sumie nie wiem, ile mam tych, mam serc, więc warto byłoby troszkę jakby się nie zranić. Ała, żeby potem nie zaskoczyła nagła śmierć z powodu braku zdrowia. Bo nie wiem, ile mam, więc mogę sobie wskoczyć jeszcze raz w Isaaca. Żeby potracić go więcej. Tego zdrowia. Okej, okay, końcóweczka. Zaraz nasz barwny przyjaciel zdechnie sobie. Ja nie mam dużo damage'a, nie? W sumie dobrze mam tego stopwatcha. Mam więcej łez, którymi tak ciężko mnie trafić, ale naprawdę nie mam dużo damage'a. Czy ja mam jakikolwiek w sumie damage up podczas tego rana? Jak przejdę do chesta, zaraz sobie zobaczę. Mam Lamp of Call na pewno. Lamp of Call to nie jest damage up. Znaczy zwiększa damage output, ale nie na płasko. Że nie w statystykach. Okej, okay. Przejdźmy sobie tu. Okej, okay. Fajny tune, ale jest zeslowowany, super. Coś na damage up mam? Nie. Dobra, mam Halo, ale Halo też tak dużo nie daje. Okej. To jest fajne, dodatkowo daje mi serca. To jest takie sobie. To jest takie dure, bo robi dużo damage. Chyba nie chciałem wchodzić do tego pokoju, chciałem to śmignąć przez ten. Przez Secret Room. Ale wlazłem tu, więc już fuck it. I tak do Secret Room zrobię, spokojnie. Nieśmiertelność szybko, to robi więcej damage'a niż ja ten nóż. Więc mogę to nożem szybko zaorać. Ej, mam T-Rate, dobra. Korzystajmy z T-Rate'u, póki jest czas. Póki mamy T-Rate'u, korzystajmy z niego naprawdę. Bo T-Rate już w tych czasach to rzadka rzecz. Jeżeli każdy ma świeczkę. Okej. Okay. Chyba mam już mało zdrowia, ale ty jeszcze się trzymałem. Dobra, zabrany. Jej, Samson's Lock. Samson's Lock, stakuj się. Okej, okay. I ostatni panicz do zaorania. Czyli stoimy w miejscu, czekamy aż sobie zdychnie. Naprawdę, w sumie ten stopwatch teraz mi tak bardzo dupsko ratuje. Tu, prawda? Tutaj? Dobre miejsce, faktycznie. Centy, tie. Nie powiedziałbym, że to jakoś mnie satysfakcjonuje. Ale cóż. Okej, czy to robi coś... Czy ta aura będzie mi zadawać damage? Co ty robisz? Coś mi zrobiła. Czy ja nie mogę strzelać na przykład jak... Nie mogę strzelać, ej! To mnie firuje! Ej, genialne. Panie, zajebiste. Nie, to jest niefajne. Chciałem go zabić tym nożem, ale się mucha zrespiła. Znaczy, on muchę mi zrespił. Fuck you! Wal się. Zabijanie nożem jest naprawdę szybsze. Dobra, teraz nie spiernisz tego za bardzo może. Ponieważ jeszcze musisz dojść do Blue Baby. A ty tak chcesz wszystko nożem zabijać, że ci się health kończy, więc hech. Wypadałoby nie spierniczyć tego. Jest sama końcówka. Oszczędź sobie trochę suchartów. I zrób to sensownie. Dobra, mamy książkę naładowaną. Bierz stąd sobie zdrowie. Jeszcze Blackheartów potrzebuję. Okej, okay, to powinno być całkiem easy. O ile mi jest to nie zapieprze się w łzach. Chociaż sobie mam The Soul. To też mi będzie znacznie pomagać w obronie przeciw łzami. Okej, okay, ostatni pokój. Z normalnymi przeciwnikami. Pyr. Was nie lubię naprawdę. Na szczęście macie slowa. I twoje kości lecią bardzo blisko. Dobra. Dzień dobry, Blue Bebe. Blue Bebe na początku nie robi nic ciekawego. W sumie ja bym chciał się w niego nożem wbić tak bardzo. Możliwe, że to zrobię. Zabicie go nożem będzie fajne. Znacznie będzie znacznie szybsze i bardziej dynamiczne. Nie muszę stać w jednym miejscu i trzymać guzika. Teraz się ruszam i wpierniczam tyle damage'a, że cycki z dupski odpadają. Patrzcie, jak go zabijam. Patrzcie, jak go nożem sobie tnę. Pio. Patrzcie, jak ja mam nóż. Dobra, bo zaraz zdechnę.
Okej. Okay. W sumie tak jak o Lazarusie, drodze. Lejtowa. Pyk, pyk, pyk. I do widzenia! Szybsze Blue Baby dzięki mojemu nożykowi. Dziękuję bardzo. I to wszystko, tak? Czyli nie ma żadnego final chaptera. Spoko. Ale muzyka jak zwykle jest bardzo głośna. Na samym końcu. You unlock secret... coś tam fate było. Secret egg, czy tu jest jeszcze jeden chapter? Dobra, będziemy grać sobie tą postacią. Books of Virtues. Nie klikam na razie, żeby sobie nie spoilerować, co ona ma w sobie. Coś odblokowałem. Czekaj, tam było pisane faith czy coś, tak? To nie jest challenge, prawda? To chyba jest nowe zakończenie? Jeżeli to jest nowe zakończenie, to musimy dojść do nowego zakończenia. Reddit szybko jak tam dojść za sekundę. Dobra, to jest na tyle, jeżeli chodzi o odcinek. Dzięki za oglądanie, zapraszam. Zwolnij, nikt się nie goni. Dzięki za oglądanie, zapraszam was do kolejnych moich filmów. Cześć.